z Rzeszowem wiążą mnie silne więzi uczuciowe. Tak pan profesor mówił. Nie da się ukryć. W 2017 roku, podczas uroczystości nadania tytułu honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Co pan profesor miał na myśli? Co takiego się stało, że ten Rzeszów jakąś cząstkę w sercu zajmuje? Proszę pani, już mój tata, absolwent tarnogórskiego przedwojennego seminarium nauczycielskiego, mówił, że najbardziej pilnymi jego kolegami, takimi rwącymi się do wiedzy, byli rzeszowiacy. Widziałem ten pociąg do wiedzy straszliwy w najcieplejszym tego słowa znaczeniu. Kiedy już później byłem pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, a ten ciąg rzeszowski do Wrocławia trwał, bo Rzeszów ciągnął po wojnie na Uniwersytet Wrocławski. Widziałem to ich doskonałe też przygotowanie, wie pani, do egzaminu. Rozczulało mnie to. I wreszcie, proszę pani, trudno nie łączyć z Rzeszowem jeszcze takich szczegółów mojego życia osobistego, że z rzeszowszczyzny pochodzący nauczyciel bardzo nalegał na swoją uczennicę, a moją przyszłą żonę, żeby ona po liceum pedagogicznym w Lubomierzu nie poszła od razu uczyć, bo mogła pójść uczyć po liceum pedagogicznym, tylko żeby poszła na studia polonistyczne na Uniwersytet Wrocławski, na który ja też w 1963 roku przyjechałem, czyli to już jest 60 lat temu. I proszę pani, gdyby nie kolejny fakt, że jeszcze mnie pytał na egzaminie wstępnym, ale potem przyszedł tu do was, żeby tu współtworzyć językoznawczą polonistkę Stefan Reczek, to na pewno bym nie objął rubryki Rzecz o języku w słowie polskim, o którym przed wywiadem rozmawialiśmy. Tam całe lata tę rubrykę prowadził Stefan Reczek, ale w 1965 roku postanowił w swoje rodzinne strony wrócić, przyjechał do Rzeszowa i uchodzi za jednego z ojców założycieli tu rzeszowskiej polonistki. To jeszcze była wtedy WSP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W 3 lata później ja po Reczku objąłem Rzecz o języku w słowie polskim. No i proszę pani, z tej Rzeczy o języku narodziła się potem ojczyzna polszczyzna. No i cała moja praca w kulturze języka, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc ta rzeszowszczyzna była właściwie całe życie bardzo, bardzo mi bliska. Wreszcie nie mogę nie powiedzieć, że takim naprawdę moim wielkim mistrzem słowa był ksiądz profesor Julian Michalec, kapłan diecezji przemyskiej, ale całe dzieciństwo tu w Rzeszowie był uczniem słynnego gimnazjum imienia Konarskiego. On pochodził z Binarowej z Podbiecza, prawda? To był syn ziemi rzeszowskiej, prawda? To był niezwykły kaznodzieja, który przeogromny retoryczny wpływ na mnie wywarł. Więc jeśli miałbym też szukać takich długów wdzięczności wobec ludzi, no, którzy jakoś mnie tam ukształtowali jako mówcę telewizyjnego, radiowego, akademickiego, no to oczywiście najwięcej na zewnątrz wdzięczam na pewno genom, rodzicom, ale tu Julian Michalec, syn ziemi rzeszowskiej, ma swój bardzo, bardzo znaczący udział. No a teraz no, ten doktorat honoris causa, który mnie uczuciowo zupełnie powalił, no i moja wdzięczność i do profesora Kazimierza Ożoga, który wiem, że to on był głównym inicjatorem tego pomysłu, że mnie tak pięknie uhonorować. No, czuję ogromną wdzięczność do całego środowiska rzeszowskiego. Przejdźmy teraz do tej miłości, czyli do języka. Obserwujemy, że wiele młodych osób używa skrótów, takich uproszczeń językowych. Czy to jest droga na skróty? Skąd to się bierze? Prawani, no ja myślę, że jeszcze nie było w dziejach polszczyzny okresu, w którym młodzież byłaby tak ekspansywna językowo, wie pani. Od 89 roku przecież minęło zaledwie 30 parę lat. Z punktu widzenia historii języka to jest właściwie nic, to jest błysk. A proszę zobaczyć, ile już jest wydawnictw, chociażby słownikowych, poświęconych językowi młodzieżowemu. Oni są bardzo aktywni językowo, wie pani. Oni chłoną, oni przejmują pewne określenia z gwary przestępczej. Sami wymyślają, skróty tworzą. Jest to naprawdę przebogaty okres, jeśli idzie o działania językowe młodzieży. I to słownictwo młodzieżowe, ono jest ekspansywne. Właściwie starsi ludzie je
przejmują. Pewnie, że ja już jestem świadom swojego wieku i ja nie będę mówił ich językiem, bo byłbym śmieszny. Nie ma nic gorszego jak człowiek w poważnym wieku, który chce być młodzikiem w języku. Ale jest rozumie pan profesor ten język. Proszę, mogę powiedzieć, że się ciągle uczę, bo jedną z integralnych części naszego słownika polsko-polskiego są sądy uliczne, wie pani. I to jest tak pouczające, bo jest jakieś słowo, powiedziałbym, inteligenckie. I tak mam tu na myśli zwłaszcza starą inteligencję. Powiedzmy, w moim wieku ludzie, no może tak 60-50-letni. I uczestnicy tej sądy są kompletnie bezradni, jeśli chodzi o takie słowo. Oni nie wiedzą już, co to jest. I na odwrót, jest jakieś określenie młodzieżowe, i 40-latki rozkładają ręce, mówiąc, nie wiem, to oni tak mówią, to mój syn tak mówi, moja córka tak mówi, ja powiem, to moje wnuki tak mówią, ale ja nie wiem, co to znaczy. A oni te słowa definiują tak, jak moje pokolenie definiowało stół, lampę, krzesło, młotek. Więc ja tę różnicę pokoleniową widzę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Możemy przewidzieć, jak będzie wyglądał język polski za 10, 20, 50, 100 lat? No, w jakim kierunku będzie się na pewno rewolucja elektroniczna będzie trwała i co ona jeszcze przyniesie, trudno powiedzieć. Pewnie moje wnuki dożyją czasów, kiedy nie będą oni obydwaj musieli uruchamiać palców, żeby jakieś polecenie swojemu smartfonowi przekazać, tylko to polecenie przekażą myślą. To jest przecież, mówi się, że to jest kwestia najbliższych lat, prawda? A jakie słowo, neologizm, pan profesor ostatnio usłyszał, które pana zadziwiło? Proszę, ja jestem ciągle zadziwiony, czasem nie mam pojęcia, skąd takie czy inne skojarzenie. No, jestem już na tyle stary, że no do końca życia na brzmienie melanż coś mi się, to brzmienie wywołuje we mnie skojarzenie związane ze zmieszaniem czegoś, prawda? Melanż, czyli pomieszanie czegoś. Dlaczego oni na imprezę, czy impre, jak oni mówią w skrócie, obficie zakrapianą alkoholem, czy innymi środkami, albo tak, bo oni też skracają. Dlaczego oni nazywają melanżem, to dali Bóg, nie wiem, prawda? No ale oni mają takie pomysły, prawda? Tak. Feminatywy. Proszę pani, to jest teraz na topie. Ja jestem za, zdecydowanie jestem za, tylko no, stanowisko Rady Języka Polskiego, do której zresztą od całego początku z Jerzym Braczykiem należymy, że jesteśmy w tej chwili tam absolutnymi seniorami w tym ciele działającym przy Polskiej Akademii Nauk. Stanowisko Rady Języka Polskiego jest jednoznaczne. Nie ma takiego maskulinum, od którego nie można by stworzyć femininum, prawda? Tylko nie trzeba tego robić na siłę. Dożyliśmy niestety takich czasów. Nie trudno sobie wyobrazić, że oto ja jestem, prawda, gospodarzem programu telewizyjnego, a pani jest moim gościem. I ja mówię do pani, witam serdecznie redaktorkę Janinę Kowalską. A pani mi na to, albo gościnie tego programu. A pani mówi, ja jestem panią redaktor i jestem gościem. Ale może być też na odwrót, że ja powitam panią redaktor, gościa naszego programu, oto gość naszego programu, a ta pani mi powie, ja nie jestem panią redaktor, tylko jestem redaktorką i gościnią i pod to i ja, i pani może sobie podłożyć nazwiska, bo się pani domyśla, która strona, czy która polska bańka, prawda, zareaguje zaciśniętą pięścią na panią redaktor i na gościa i na odwrót, prawda? Bo i feminatywy są źródłem skakania sobie do oczu dwóch polskich plemion, niestety. Każdy temat, klimat, dwutlenek węgla, feminatywy, tam, wszystko. Akcentowanie jest jedna rzecz, która mnie razi. Czyli pierwsza osoba liczby mnogiej. Poszliśmy, wzięliśmy, zjedliśmy. Poszliśmy, wzięliśmy, zjedliśmy. A pana profesora... Proszę pani, na ostatnim wykładzie o tym powiedziałem swoim studentom, że uchodzący za liberała, i słusznie, bo jestem liberałem, w tej materii jestem konserwatywny i tym się różni od moich wielu kolegów, którzy są liberalniejsi ode mnie. Oni w tak zwanej normie nie wzorcowej, tylko użytkowej, czyli tej bardziej potocznej,
opuszczają matematykę, fizykę, technikę i przyszliśmy, zrobiliśmy, zaśpiewaliście. Ja nie. Może dlatego, że jestem człowiekiem bardzo umuzykalnionym, śpiewającym, uwielbiającym muzykę. Mnie takie akcentowanie bardzo, bardzo drażni. I nawet jeśli mam spotkanie w przedszkolu, a miewam spotkania w przedszkolu, to mówię: dzieciaczki, mamusia z tatusiem, torebka, firanka, skarpetka, Starachowice, Rzeszów, Wrocław i tak do rana wyrazy z akcentem na przykład w ostatniej sprawie. Ale pamiętajcie, rytmika, matematyka, fizyka, logika, gramatyka, taktyka, informatyka. Poszliśmy, śpiewaliście, przyszedłbym do ciebie, zrobilibyście to wreszcie. Nawet takich maluchów uczulam na to. A swoim studentom mówię: noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje. Wam nie wypada jako polonistom powiedzieć, że lubicie gramatykę. Lubicie gramatykę. Interesuje was informatyka, fizyka i poszliście, zrobiliśmy. Prawda? Tak jak pani redaktorka, czy pani redaktor. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.